Albo kaplinę ulepszymy. Pieniędzy na nic nie ma. A, ty sobie tu stój. Ja zrobię zapis. Tak, tutaj drugi dopiero. No i poczekajmy raz jeszcze. O, nie muszę walczyć z nagami. Czy on wymienił sobie armię w bohaterach? Wymienił sobie. Tak, teraz ma tego bardzo dużo. No i nawet ma jednostki siódmego poziomu. Czemu zawsze oni mogą mieć lepsze jednostki niż ja? Dobra, próbowałem to już bardzo dużo razy zrobić. Kilka. Na razie wychodzi koszmarnie. Ale może tym razem wyjdzie. Tak, spróbujemy. Tutaj sobie stanąć. Zobaczymy, co to nam da. Co z tego wyniknie. Okej, ten tu podszedł. Ten też. No i fajnie, jakbyśmy mieli przejście do tych jej zamków, ale zastawił je. Halon jest słaby, to Halona możemy zaatakować. Na przykład. O, wróg uciekł. No, pewnie mi tutaj i tak zaatakuje jakoś te ptaki. No właśnie. Więc będzie lipa. Ale może jednak nie. Załatwimy nagi. Zaatakujemy golemy raz. Zaatakujemy golemy dwa. O, nie ucieknie tym razem. Oj, Halon miał bezdenną sakiewkę złota, która generuje codziennie 750 sztuk złota. No to jest niezłe. Tylko teraz moglibyśmy przejąć Mystos. Niestety on pewnie tutaj połączy sobie armię teraz i będzie naprawdę ciężki do pokonania. Chociaż może nie. Decyzje, decyzje. Na pewno jakbyśmy mu przejęli zamek, to byśmy go osłabili. Chociaż trochę. Zasadzka. Z zarośli wyłaniają się wrogowie zamierzający cię zabić, ale twoje oddziały szybko reagują. Mając świeżo w pamięci odgłos kości kruszących się pod ich stopami, twoi żołnierze szybko i skutecznie nawiązują walkę. O, walka bez strat. Tak, chciałem też nasze ptaki porówno rozdzielić. Dobra, po 9. No i mamy garnizon, który na pewno da się lepiej ogarnąć niż to, co tutaj proponują. Tylko zróbmy sobie czekanie. 13 i 24. Dobra, teraz te są nieoberwane. Te nieoberwane atakują, to fajnie. W ten sposób. Te tutaj mają 23 tylko wytrzymałości. I teraz mam problem. Dobra, chyba gremliny nie zadadzą takich wrażeń dużych. O, świetnie. Udało się bez strat. No i niestety w Mystos zostawił jakąś jednostkę, więc nie obędzie się tym razem bez strat. No, to jest zwierz straty, tak? Wieże nam obiły ptaka, więc nie da się tego uniknąć. No, ale możemy tu posiedzieć. O, chwila, tu jest Gildia Magów nawet dostępna. Co? Tarnum nie ufa magii, ani nikomu, kto jej używa. Polega na sile własnych mięśni. Czyli chyba faktycznie czeka nas
Kampania bez magii. Ojej. Ale to będzie ciężka przeprawa. W ogóle jakieś jednostki to są? Nie, on wszystkie oczywiście wykupuje. On ma na pewno całą masę kasy. Saurug. W sumie mógłbyś dostarczyć mu te jednostki. On to pewnie podlezie teraz. Ale zwiększymy ci może trochę zasięg. Za chwilę. Jak się uda. Tu trochę złota jest, ale to nie ma jak zdobyć. No, garnizon nam padnie oczywiście. Uśmiechasz się na wieść o tym, że czarownicy zaatakowali odległą wioskę. Twoja przynęta zadziałała. Zmusiłeś wrogów, by skupili swe wysiłki w odległym miejscu, zapewniając sobie czas na wzmocnienie armii. Parę dni temu wysłałeś tam długowłosego barbarzyńskiego wojownika, uderzająco do ciebie podobnego, rozgłaszając, że król barbarzyńców zamierza odwiedzić tam kobietę. Królowie magowie wpadli w pułapkę, sądząc, że nakryją cię samotnego i słabego. Gdy dotarli do wioski, zastali tam twoje oddziały i wojownika w królewskiej zbroi, który nie był tobą. Teraz Brakadun wie, że nie tylko czarownicy potrafią zostawiać pułapki. Raporty mówią, że młody wojownik przed śmiercią zdołał nawet zabić jednego z czarowników. Chwalebny koniec, który zostanie rozsławiony przez bardów po wsze czasy, jeśli tylko nikt nie zamknie im ust. Czyli wykorzystaliśmy tamtego wojownika. Niestety. No i co ty tutaj przyjdziesz zaraz? Tutaj też silna idzie. No i oczywiście zagrodzili... Nie, nie zagrodzili nam przejścia. No to może coś z tego wyniknie jeszcze. Weźmy sobie, nie wiem, pieski. Wykupmy. Gobliny, albo może orków. I spróbujmy stąd zwiewać. Może będzie zdezorientowany i się cofnie. Tak, bo ten zamek i tak nie ma co walczyć, i tak by nam pokonali go. Dobra. Wygląda na to, że ta walka nie ma sensu, ale spróbujemy się pobronić trochę. Jak ja po prostu nie cierpię, jak wróg ma ulepszoną balistę. Bo... No, była szansa, żeby nam rozwalił tutaj bramę i od razu wszyscy mogą wleźć. No, a ten już dwa załatwił ptaki. Te też mogą tu wlecieć, te mogą wlecieć. Nie no, to jest przegrana walka. Może tu nie dojdzie? O. Dobra, nie mamy żadnego miasta. niby. Bo mamy my stos. Za chwilę będziemy mieli. A on sobie oczywiście zwerbował te wszystkie gobliny, co były. Ale może jest szansa, że zdobędziemy te jego miasta, co tam są. Tak, idziemy tu. Idziemy tutaj szybciutko. O, i ten zdąży zdobyć ten zamek jeszcze, zanim się dzień nowy rozpocznie. Dobra. Jestem w szoku, że to jakoś idzie. Teraz. Chyba, że zginiemy. Schowajmy się tu.
Dobra. Okej, idziemy dalej. Z naszymi ptaszorami. No i fajnie, zaatakujemy Manufactory. Tylko czemu w ogóle nie mamy teraz widocznego wroga, jaki on tam jest. Bierzemy was wszystkich. Nie, tego tu. Taki tu. Znaczy w sumie to nie ma znaczenia teraz. Dobra. Tylko golemy to są. Może da się lepiej to zrobić. Tak, podejdźmy. Pan tutaj ma takie miny ustawione jako fosa, ale nie widać ich z naszej strony. Okej. Poczekajmy. Ty nie musisz czekać. Dobra. No i zaatakujemy tych. 21. Zaatakujemy może tych też. Dobra, atakuje hobgobliny, więc ptaki chyba przetrwają. Na to wygląda, super. Dobra. No i teraz weźmiemy sobie te jednostki z powrotem, żeby Tarnum znowu miał dużo ruchu. No i tutaj... Aha. Tutaj miał kapitol zbudowany. O, i nawet go mamy teraz. Tylko tutaj widzę, że on tylko do 5 poziomu jednostki mógł rekrutować. Dziwne. Myślałem, że jak miał kapitol, to tutaj więcej będzie mu miał rzeczy. Chcę sobie tu sieć. Nie wiem po co. Ale czatuj. O, on się zajął zajmowaniem moich budynków, bez sensu. I zostawił tu golemy, też bez sensu. Ale może skorzystamy na tym, że nasz wróg robi jakieś głupie działania teraz. Tutaj niestety ma armię. No i nawet pewnie nie małą. Zajmijmy sobie tę fabrykę golemów. Musimy walczyć ze złotymi i z diamentowymi. Dobra, poczekamy trochę. Złote są trochę słabsze niż diamentowe. Ale mam wrażenie, że możemy jednak stracić ptaka na tym. Oj, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra. Temu 21 tylko zostało. Dobra, spróbujmy zrobić czekanie. Tego zaatakujemy teraz. No i stracimy. Dobra, trudno. Za to mamy duży przyrost teraz golemów, bo możemy na przykład kamienne werbować 6, tak, i żelazne 6. No i on sobie zrobi w ten sposób duży przyrost golemów. Tak, bo tutaj dodatkowo w każdym zamku jeszcze plus 1 tygodniowo. No i w sumie golemy mogą być teraz pewną siłą dla nas. Spróbujmy. Czego spróbujemy? Zrekrutować te golemy.
Ty możesz odrzucić je temu. Wiatrak też przy okazji można odwiedzić. Już teraz zapominam o takich rzeczach, bo jest gorąco. O, 12 golemów, 25 golemów mamy. Dżiny są też ciekawą opcją, ponieważ dżiny mogą rzucać zaklęcia na naszych sojuszników. Mak 1 się nie przyda, chyba. Ale teraz tak, tutaj byśmy wyszli i chyba nawet byśmy zaatakowali na raz naszego wroga. O, teraz tutaj sobie wybudował kapitol. On ma flagę, zamek. Jak ma tutaj dodatkową flagę, to tu jest kapitol. Nasz wróg nie dojdzie do nas na pewno teraz. Więc może ja sobie zwiększę morale. Tutaj jest świątynia. Spróbuję zrobić, nie wiem, zapis. Tutaj. Ty możesz w sumie też sobie zwiększyć trochę ruch na razie. Okej, ten chyba idzie już do nas. Z wielką armią. No dobra, to czy atakować, czy nie atakować? Może się obronimy. Chociaż większość, póki co ani razu mi się nie udało bronić. Przed tym naszym wrogiem. Pełno ma tych dżinów. I gargulców, i magów. My za to możemy pochwalić się taką armią. Beznadziejną. No ale gdybyśmy mieli dwa zamki, to już nie byłoby tak źle. Tylko nie będziemy mieć raczej dwóch zamków. Bo przecież straty ze zdobycia tego zamku będą za duże dla nas. Więc nie wiem, ty idź może na zwiad. Albo raczej pozbierać kopalnie. Tutaj wiatrak możesz odwiedzić. Czarownicy stworzyli teleporty, by szybciej podróżować przez pustkowia, ale odkryłeś, że i ty możesz wykorzystać je do tego celu. Dzięki nim będziesz mógł błyskawicznie atakować. No tak. Tylko co z tego, jak tutaj... Tak. Będziemy przegrywać z nimi. Możemy sobie dokupić tych jednostek. Mamy pieniądze. Mamy 20 gargulców możliwych do kupienia. Tylko czy mi się tu jeszcze mieszczą jednostki? Już mi się nie mieszczą jednostki. To nie kupujmy. A w ogóle tutaj jest taki bardzo fajny budynek. O, sprzedawca artefaktów. Jest w fortecy, czyli w zamku magów. Moglibyśmy może coś fajnego tam kupić. Może to też jakaś opcja będzie. No i może nie dojdzie do nas jeszcze wróg, to sobie zostawmy te jednostki tu. O, zaatakował nam gundulę. Niestety gundula poległa. A ten jeszcze tutaj trwa. Sobie. Ścianę wiedzy można zbudować, ale to raczej nic nam nie da. Jako, że nie używamy magii. Tego wiatraka w końcu nie odwiedziliśmy. No trudno. Staw z klejnotami. Tutaj też wieże magów są do zajęcia.
Bierzemy to. O. No i co? Chwila prawdy. Albo pewnie chwila, w której stwierdzę, że już się nic nie da zrobić. I czemu tu nie przylazł? Czemu on tutaj polazł? Ciekawi mnie, czy byśmy byli w stanie dojść do tego zamku. Chyba nie. No bo mamy teraz zmniejszony ruch. O, jaki wredny przeciwnik. Tak, tobie się to nie przyda wcale, ale trudno. Dobra. Spróbujemy tutaj zaatakować. Pewnie się nie uda, ale... Co on zrobił? Czemu on tutaj nie przyszedł? Czemu nie zajął miasta? No serio? Gdyby na tym poziomie trudności takie błędy popełnia... A ja zapiszę, może coś z tego wyjdzie. Chwila, piątkę mamy jeszcze z wolną. Tak, no i teraz jest właśnie dylemat, czy atakować tu. Zaraz będzie znowu nowy tydzień, to znowu jednostki się odrodzą. W ten sposób zrobimy. No i próbujemy. No, fajne straty. Wszystkie, nie wszystkie ptaki, ale większość ptaków. Skąd on ma tyle tych jednostek? Ja nie rozumiem. Nie kupował ich wcześniej. Niech tak będzie. Dobra, dżiny chcę załatwić, to niech załatwia. Dżiny tutaj mogą rzucać zaklęcia, tak jak mówiłem. I rzucimy sobie zaklęcie na ptaki gromu. Niestety to jest losowe zaklęcie. O, radość, czyli zwiększone morale mamy. Dobra, oni wszyscy chronią gremliny. Nie rozumiem dlaczego. Możemy ich trochę tutaj załatwić na odległość. Teraz tak, ptaki mogą wlecieć i wylecieć, więc atakujemy królewskie nagi. Widzę, że nawet trzy co najmniej załatwimy. O! No! To nam wyjdzie bardzo na korzyść. Magów załatwimy. Też błyskawica, ale fart. Dobra, no to mamy ogromnego farta teraz. Znowu kontratak na ptaki grom. Akurat to jest słabe chyba. Albo przynajmniej się nie znał na tym. Teraz sobie stąd wylatujemy. Nie wiedziałem, że to lecisz. Dobra, poczekajmy. Tutaj dziewiątka. Nie, zostawimy sobie ich jeszcze. Wy też poczekacie. No, a golemów to mamy więcej, ciekawe. Teraz magowie mogą ładnie zaatakować dżiny. O, proszę bardzo. Nie wykończycie ich niestety, to atakujcie tych może. I zaatakujemy gargulce. A wy zaatakujecie golemy. No i ptaki sobie ocalimy tym samym sposobem. Mega fajnie. O, przyspieszenie dla nich jeszcze. Tak, ocalimy je sobie chyba. Dobra, ale poczekamy na wszelki wypadek. Dobra. A
Atakujcie. Dobra, wy sobie czekajcie. Dobra. No, moje straty w porównaniu ze stratami komputera są zdecydowanie znikome. Normalnie aż zrobię jeszcze jeden zapis. W końcu mamy jakieś lepsze prognozy na przyszłość. Silver Spire jest zdobyte. Tutaj jest jeszcze ten drugi przeciwnik. O. Mamy dużo kasy, nie wiem czemu. No a tutaj to Nagi on miał nawet. Ma ulepszony, znaczy nie ma ulepszonego ołtarzu życzeń, ale będziemy mieli. Ulepszona wieża magów.